swoją nieobecność usprawiedliwiał, swoją nieobecność pan Paweł Tekiela, który również usprawiedliwiał swoją nieobecność, oraz pani Małgorzata Kozdrój, która również zgłaszała i usprawiedliwiała swoją nieobecność. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. Tym samym otwieram sesję Rady Gminy i na wstępie chciałem bardzo serdecznie przywitać pana wójta Janusza Filipa wraz z pracownikami Urzędu Gminy, panią skarbnik, panią sekretarz, panią kierownik Wydziału Inwestycji, panią kierownik Wydziału Oświaty, pana mecenasa oraz państwa z obsługi Rady, pana Grzegorza Informatyka oraz panią Paulinę. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Również chciałem poinformować, że pani dr Cierniak Lambert, radna powiatowa, zgłaszała swoją nieobecność, przepraszała, że z przyczyn niezależnych od niej nie będzie mogła wziąć udziału w dzisiejszej sesji. Natomiast jeśli byłyby jakieś pytania do niej jako radnej powiatowej, to prosiła, żeby zanotować. Po sesji będzie kontaktować się, żeby ewentualnie w najbliższym czasie udzielić odpowiedzi. Oczywiście witamy panią sołtys z Żerkowa oraz pana sołtysa z Lewniowej. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Nasze obrady są nagrywane, transmitowane na żywo. W związku z tym, jeśli ktoś jest na sali, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku, ewentualnie nazwiska. Przechodzę do punktu drugiego porządku obrad, przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście państwo w odpowiednim, stosownym terminie zawiadomienie o sesji. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Panie wójcie, czy ma pan jakieś wnioski do przesłanego porządku? Panie przewodniczący, chciałbym wycofać uchwałę dotyczącą planu odbudowy, zwiększenia odporności KPO, inwestycyjne sprawy związane z klastrem. To jest uchwała. Proszę, panie wójcie, może po kolei. Pan wójt wnioskuje o wykreślenie z porządku obrad w punkcie 7 litera i wyrażenia zgody na przystąpienie, oczywiście przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Gnojnik do projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności KPO. Inwestycja B222 pod nazwą instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, działanie A1 rozwój istniejących klastrów energii, poddziałanie A1B rozwój istniejących klastrów energii, klastry z koncepcją rozwoju. Pamiętacie państwo na połączonym posiedzeniu komisji, które to posiedzenie odbyło się w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, prawda? Tak. Dyskutowaliśmy na ten temat. Stanowisko komisji było takie, że może trzeba temu się jeszcze bardziej wnikliwie przyjąć. W związku z tym myślę, konsekwencją tej dyskusji jest wniosek pana wójta. Czy są jakieś uwagi do tego wniosku? Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad tego projektu uchwały, czyli w punkcie 7 litera i uchwałę, której temat, tytuł odczytałem. Kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Jednogłośnie wykreślamy to z porządku obrad. Panie wójcie, czy jeszcze jakieś wnioski? Jedną korektę w uchwale dotyczącej dzierżawy gruntów. W tej uchwale, którą państwu przedstawiłem, były wykazane dwie działki do dzierżawy. Spłynęły nam jeszcze trzy wnioski o przedłużenie dzierżawy i z tyłu jest dopis w uzasadnieniu, że przedłużenie umów na okres od 3 do 5 lat. Tam wnioski są różnie, tych państwa te pisma precyzowane, więc tak to będzie brzmiało i w związku z tym tutaj w tej uchwale będzie wymienione 5 jakby wniosków i tych działek, które będą do dzierżawy. Panie wójcie, czy dobrze rozumiem, czyli w punkcie 7 porządku obrad
litera H, wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Wprowadza pan autopoprawkę do projektu uchwały, tak? Tak, tylko do projektu uchwały. Czyli nie wprowadzamy do porządku innej uchwały kolejnej, tak. Tylko autopoprawka do tej uchwały, do projektu uchwały, która tak jest, została przedłożona radnym. Państwo chyba dostali już te autopoprawki, więc to jakby macie państwo przed sobą. Tak, tak, w samym tym punkcie, czyli w porządku obrad mamy projekt takiej uchwały. Oczywiście autopoprawkę, autor tej uchwały może zgłosić na sesji i to pan wójt czyni. I proszę państwa, jeszcze chciałem wprowadzić dwie uchwały. To, co było dyskutowane później w wolnych wnioskach na komisji połączonej. Chodzi tu o darowiznę na rzecz gminy. I te dwie właśnie darowizny, które były przedyskutowane w tej na komisji, to jest darowizna dotycząca Gosprzedowy budynku takiego mieszkalnego i tam działeczki 7 arów i to, co państwo dyskutowali kiedyś i było opiniowane pozytywnie, natomiast w tym momencie potrzebna jest uchwała oraz działki, która jest tutaj proponowana do przejęcia przez gminy. Tam jest 6-8 udziałów w tej działce. To jest miejscowość Uszew, także to są dwie... Panie wójcie, ja chciałem tylko dopytać, czy to będą dwie uchwały, czy tak, w jednej uchwale? Dwie uchwały. Proszę przeczytać tytuł tych uchwał, czyli po kolei proponuje pan, żeby do porządku dopisać po literze H w zamian za wykreślony punkt I o tych klastrach wpisać uchwałę o tytule... Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w zasób gminy komunalnego. Nieodpłatne... Przyjęcie nieruchomości w zasób mienia komunalnego gminy Gnojnik. I to będą takie dwie uchwały. Taka sama treść, tylko będzie różna działka. Panie mecenasie, dwie wprowadzamy uchwały, czy w jednym punkcie? Powinno się głosować odrębnie. Czyli dwie. Dobrze, czyli miejsce punktu I wpisaliśmy nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w zasób mienia komunalnego i J litera taka sama uchwała, nieodpłatne. Tak, żeby rozróżnić. Tak, rozróżnić miejscowości. Czyli w pierwszej uchwale I będzie pauza gosprzydowa, tak? Działka gosprzydowa? Tak, gosprzydowa. A w J będzie Uszew. Uszew. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tych dwóch uchwał, które pan wójt w tej chwili zgłosił? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę panią Paulinę, żeby kopię zrobić tych projektów uchwał. Jeśli już są, no to super. W biuletynie informacji publicznym, w informacji publicznej na naszej stronie internetowej jest zbiór wszystkich projektów uchwał, które będą dzisiaj przedmiotem dzisiejszych obrad, tak jak na każdą sesję. To jest informacja dla... I te dwie kolejne, które zostały wprowadzone, też zostaną umieszczone, albo już zostały umieszczone w tym miejscu. Także to jest informacja dla osób, które oglądają nas przez internet, ponieważ Rada zgodnie ze statutem nie odczytuje treści uchwał, głosuje po kolei w tytułach, zgodnie z tytułami, natomiast samej treści każdorazowo nie odczytujemy. Treść jest dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Dobrze, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem całości zaproponowanego zmiany porządku obrad, czyli w tych punktach, które zostały dopisane i te, które przesłane. To jest formalność, tylko kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dobrze, bardzo dziękuję. Więcej uwag do porządku obrad nie mamy, prawda? Zamykam ten punkt. Trzeci punkt. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2023 roku. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu?
Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 27 czerwca 2023 roku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad, dzisiejszym porządku obrad jest sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, sesja 27 czerwca się odbyła, 1-2 lipca dwudniowe dni gminy Gnojnik, impreza udana, no, gości, mieszkańców, turystów dopisało na imprezie. Dziękuję organizatorom za ładne przygotowanie, za bezpieczne przeprowadzenie tego święta gminy. Myślę, że no, impreza naprawdę fajnie przygotowana. 3 lipca, dyżur w Urzędzie Gminy, podpisywanie uchwał. Rozstrzygnięty został konkurs i uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego wyróżnione zostały sołectwa Usze w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś oraz sołectwo Gospodowa w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś. Bardzo dziękuję za udział tym sołectwom i gratuluję no, wyróżnienia. Jest to splendor nie tylko dla tego sołectwa, ale również dla całej naszej gminy. Bardzo dziękuję. Myślę, że na przyszłość będziemy też bacznie śledzić wszelkie takie konkursy, bo naprawdę nasze miejscowości są piękne. Mamy się czym pochwalić. Prężnie działają różne organizacje, stowarzyszenia, sołtysi koordynują to wszystko. Myślę, że nasza gmina prężnie się rozwija i to jest też zasługa poszczególnych naszych sołectw i sołtysów i osób, które tam w tych sołectwach niejednokrotnie no, społecznie pracują. Bardzo dziękuję za zaangażowanie, za wyróżnienie. 9 lipca gminne zawody sportowo-pożarnicze w Gnojniku. Myślę, że też udana impreza, dużo osób przybyło, dobrze zorganizowana. Dziękuję organizatorom za sprawne przeprowadzenie. 9 lipca również inauguracja letniego sezonu przy Lipnickim Leonardzie, 20. rocznica wpisania kościółka na listę UNESCO oraz kanonizacji świętej Urszuli Leduchowskiej, koncert orkiestry wojskowej z Bytomia. Byłem na tej uroczystości. Myślę, że to miejscowość po sąsiedzku naszej gminy, tym bardziej kościół wpisany na światową listę UNESCO. Warto korzystać z takich atrakcji. 10 lipca dyżur w Urzędzie Gminy. Tutaj no, zdecydowaliśmy zgodnie z ustawą, że należy przesłać do pana wojewody pismo informujące o absencji chorobowej trwającej dłużej niż 30 dni wójta Sławomira Paterka. No i takie pismo poszło. Później kolejne też poszło, ponieważ to zwolnienie lekarskie pana wójta się przedłuża. Miejmy nadzieję, że niebawem pan wójt wróci w pełni sił i sprawny do pracy, do zadań, do obowiązków. No też tutaj w tym dniu, czyli 10 lipca, zapoznałem się z uwagami wojewody małopolskiego oraz odpowiedzią wójta dotyczącymi uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gnojnik. Uchwała była podejmowana 27 czerwca, wojewoda miał zastrzeżenia, no i na dzisiejszej sesji będziemy odczytywać, no niestety została uchwała uchylona decyzją wojewody jako wydana z naruszeniem prawa. 12 lipca uczestnictwo w pogrzebie świętej pamięci Franciszka Dobrzańskiego, dawnego naczelnika gminy Gnojnik. No, w tej uroczystości pogrzebowej uczestniczyli też inni samorządowcy, pan wójt oraz pan sołtysi. Także bardzo wszystkim dziękuję za udział
w uroczystościach pogrzebowych. Trzeba pamiętać, że ci ludzie też pracowali na rzecz naszej gminy, chociaż to było dosyć dawno. Ale niemniej jednak przyczynili się do rozwoju naszej gminy i do tego, czym i kim jesteśmy w tej gminie. 22 lipca udział w pierwszym biegu patriotycznym ku wolności organizowanym w przeddzień rocznicy śmierci podporucznika Jana Zydronia w Uszwi na Orliku. No, impreza świetnie przygotowana, organizatorami była Ochotnicza Straż Pożarna. Dziękuję organizatorom za przygotowanie naprawdę profesjonalnej imprezy. Chociaż to był pierwszy bieg, myślę, że był tak profesjonalnie przygotowany, jak powinno być. No, dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział, no i organizatorom. 24 lipca dyżur w Urzędzie Gminy, 31 do 16 sierpnia urlop wypoczynkowy. Niemniej jednak 3 sierpnia odbyło się tutaj spotkanie w Urzędzie Gminy z panem wójtem w sprawie nowego naboru z Polskiego Ładu i naboru z ochrony zabytków. Dyskusja długa, burzliwa, radni w większości przybyli i myślę, że nie ma co tematu tutaj dalej ciągnąć. Wiemy, jakie były ustalenia. 9 sierpnia udział w pogrzebie świętej pamięci Leszka Odronia, taty pani dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Biesiadkach Małgorzaty Wawryki. No, z tego miejsca jeszcze raz wyrazy współczucia w imieniu całej Rady. No, byliśmy na tej uroczystości pogrzebowej w Uszwi. No i cóż, zamówiliśmy mszę świętą od całej Rady. 15 sierpnia dożynki gminne w Biesiadkach. Kolejna impreza. No, ten okres obfitował w imprezy i uroczystości. Myślę, bardzo dobrze przygotowana. No, ludzi dopisało, cała masa młodych ludzi. Myślę, że organizacja imprezy bardzo dobra, przygotowana naprawdę nawet na wysokim poziomie. Goście dopisali. Kolejna impreza, która udała się. A może nie udała się, tylko tak jest, że po prostu dobre imprezy organizujemy i tutaj również podziękowania na ręce pani dyrektor Centrum Kultury, pani Ewy Świerczek. Sierpnia uroczystości 110-lecia powstania OSP Biesiadki. Czyli 3 dni po dożynkach, kolejna uroczystość w Biesiadkach. I tak jak powiedziałem, bardzo dobrze przygotowana. Natomiast jeden taki troszkę mankament, no nie dopisali mieszkańcy, nie dopisali niemundurowi goście. Bo oczywiście poszczególne jednostki były w komplecie z naszej gminy, goście zaproszeni przybyli, strażacy przybyli, zorganizowali imprezę, przygotowali profesjonalnie pokazy, atrakcje różne, natomiast takich obserwatorów czy gości było niewielu. No to troszkę boli, bo skoro jest 110-lecie jednostki, to wypadałoby, żeby no, z tego sołectwa chociaż albo no, cała gmina powinna się cieszyć z takiej uroczystości, a tutaj no, to tak skromnie z tymi gośćmi niemundurowymi, tak jak powiedziałem, ale myślę, że to się poprawi i trzeba po prostu docenić to, że oni działają, strażacy na rzecz naszej społeczności, że są w każdej chwili gotowi do pomocy. Mieliśmy przykład w ostatnim tygodniu, nawałnica, trąba powietrzna i strażacy bez przerwy wyjeżdżali. Słyszeliśmy co chwilę, sobota, niedziela, syreny były i straż wyjeżdżała i to nie tylko na teren swojej miejscowości, swojej gminy, ale mogą być dysponowani również do sąsiednich gmin. No wiemy, że w Czchowie, w Tymowej jeszcze większe straty były niż u nas i strażacy są gotowi, nie niosą pomoc, nie pytają, tylko wsiadają w samochód i jadą. Także należy się im też ten szacunek i wdzięczność za to, że są na każde zawołanie.
21 sierpień dyżur w Urzędzie Gminy, 24 sierpień posiedzenie połączonych komisji, opiniowanie projektów uchwał, 28 sierpień dyżur w Urzędzie Gminy, analiza pism wpływających do Rady Gminy i przygotowywanie sesji dzisiejszej. Dziękuję. Czy jakieś pytania są do mojego sprawozdania? Chętnie odpowiem. Nie ma pytań. Oddaję głos panu wójtowi. Proszę panie wójcie. Proszę państwa, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gnojniku za ubiegły rok. Powołania Komisji do Oceny Realizacji Zadania Publicznego pod tytułem Narodowe Czytanie Anno Domini 2023. Fundacji Wspierania Aktywności Zachowania Dziedzictwa Lokalnego Promemory w Uszwi. Czy zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Gnojnik. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania rozbudowa budynku domu strażaka w Rewniowie wraz z przebudową, drugi etap, sygnatura RID-u. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania utworzenia infrastruktury mieszkalnej na terenie gminy Gnojnik, też RID. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania rozbudowa budynku. Przepraszam, dobrze. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania rozbudowa budynku domu strażaka w Lewniowej, też sygnatura RID. Drugi etap. Zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gnojnik. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Gnojnik do szkół i placówek w roku szkolnym 2023-2024. Powołania zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania remont drogi gminnej 250376K w miejscowości Lewniowa, gmina Gnojnik. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Gnojnik dla szkół i placówek w roku szkolnym 2023-2024. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania utworzenia infrastruktury mieszkalnej na terenie gminy Gnojnik. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania rozbudowa budynku domu strażaka w Lewniowej wraz z przebudową, drugi etap. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dowóz uczniów z Żelkowa do publicznej szkoły podstawowej w Biesiadkach w okresie od 4 września 2023 do 21 czerwca 2024. Powołania komisji do przyznania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rok w roku 2022. Przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Gnojnik w roku szkolnym 2023-2024. Ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023. Wprowadzenie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Gnojnik oraz podpisanie 12 zarządzeń budżetowych. Podpisane umowy z firmą Geoplan Wincenty Groński na wykonanie rozgraniczenia działek, kwota 4920 zł brutto. Nadzory inwestycyjne inżynier Jacek Legutko na pełnienie funkcji inspektora dla zadania modernizacja budynku szkoły podstawowej miejscowości Gnojnik, 23 tysiące zł brutto. Paweł Berlik na zakup krzeseł ewakuacyjnych, 7560 zł brutto. Gruca Czesław, remont w budynku wiejskim w Żelkowie, 35 tysięcy zł brutto. Województwo Małopolskie udzieli dotacji na realizację zadania modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 86 785 zł brutto netto. Geoplan na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, 4305 zł brutto. Radca Krzysztof Smaga na pomoc prawną, zastępstwo procesowe, 5 tysięcy zł netto. Refleks Dominik Sromek na dostawę do Urzędu Gminy sprzętu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 270 277 zł 28 zł brutto. Arwel spółka z o.o. na przegląd i serwis klimatyzacji 93 zł 34 zł netto, to jest wewnątrz obiektu urządzenia, i 178 zł 80 groszy netto urządzenia na zewnątrz budynku.
OSP Żerków na dotację na dofinansowanie do agregatu płynotwórczego w kwocie 2000 zł. Artmoto spółka z Wolny Zakup Kłada Polaris Sportsman na kwotę 65 736 zł. Dwie umowy Sekozy Andrzej Słowik Nadzór nad robotami budowlanymi na kwotę 9298 zł i 27699 zł 60 groszy brutto. Matposz Irena Matusiak i Janusz Matusiak dostawa sprzętu i umundurowania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota 16 543 zł brutto. Bata Czyżycka, ROUD, prace zimno-drogowa modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy Gnojnik miejscowości Lewniowa na dole w Sonej Jarzębaka. Kwota 179 783 39 zł brutto. Bata Czyżycka, firma ROUD, prace zimno-drogowe na zakrycie rowu przy drodze gminnej Niziny w miejscowości Gnojnik. Kwota 51 767 16 zł brutto. Firma handlowo-usługowa Henek Paszkowski, remont mijany w miejscowości Gosprzydowa, Rotowskie, Podkościelne, granice tymorskie, granice gnojnickie. Kwota 38 376 zł brutto. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jortex na rozbiórkę budynku oznaczonego nr 1 na działce 664 w miejscowości Gnojnik. Kwota 30 000 zł brutto. To jest tutaj stare kółko rolnicze przy Przoku. Stowarzyszenie LKS Tęcza Gosprzydowa na udzielenie pożyczki pieniężnej na projekt budowy obiektów małej architektury w miejscowości Gosprzydowa. Kwota 207 870 zł. Biuro Partner Grzegorz Bach na zakup papieru ksero 4667 85 zł brutto. To jest 15,56 zł brutto na zaryzę. ZG spółka ZOO na wykonanie prac geodezyjnych do zadania poszerzenia drogi gminnej Uszw i Przesna, tamta strona miejscowości Uszew, kwota 17 500 zł brutto. Lido nieruchomości spółka ZOO, wycena nieruchomości gruntowych i budowlanych, szacunkowe wynagrodzenie 3000 zł brutto. Autozelek na montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego LED 2700 zł brutto. Mieczław Tadel na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy miejscowości Lewniowa na dół w stronę Jarzębaka 3200 zł brutto. Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Łapanowie na udzielenie kredytu na kwotę 5 500 000 zł. Dimarko na świadczenie usługi reklamowej Zielone Kino letnie 1000 zł brutto. Nowum Krzysztof Wójt, świadczenie usługi reklamowej Zielone Kino letnie 500 zł brutto. Pagin spółka ZOO, świadczenie usługi reklamowej Zielone Kino letnie 500 zł brutto. Wojewoda Małopolski na dofinansowanie na remont drogi gminnej miejscowości Lewniowa 199 799 zł brutto. FUGM Bud Grażyna Bida na prace remontowe w pomieszczeniach domu Sadaka w Gosprzydowej 16 000 zł brutto. Firma Major Krzysztof Pławecki, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków na kwotę 16 804 zł 7 groszy brutto. Centrum Motoryzacji Czyżycki, świadczenie usługi reklamowej, Zielone Kino letnie 2000 zł brutto. Geomarka, Marek Oleksy, usługi geodezyjne, wykonanie rozgraniczenia działki 936 w Gnojniku, kwota 2900 zł brutto. Jan Siepierowski, usługi leśne i ogólnobudowlane, wykonanie wycinki, cięcia gałęzi oraz składowania drzew zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 938 Gnojnik, Starodroże, 4000 zł brutto. Umowy, zlecenia podpisane, złożone urobach na doręczenie broszu Czyste Powietrze, złote 50 brutto za sztukę. Cztery umowy z panią Karwat, Krasoń, Wiśniewska Bochenek i Małgorzata Sroka. Udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej 750 zł brutto. Dwie umowy z panem Grzegorzem Śledziem na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym pod adresem Uszew 144 i Gosprzydowa 204. Dwa razy po 370 zł brutto. No i teraz pozostała działalność międzysesyjna. 27 czerwca to jest sesja i tak pierwszy na drugi. NIK gminy Gnojnik, 6 lipiec, spotkanie w Starostwie Urzędzie Pracy Brzesko.
9 lipiec gminne zawody sportowe, sportowo-pożarnicze Gnojnik. 12 lipiec pogrzeb śp. Franciszka Dobrzyńskiego, naczelnika gminy Gnojnik w Brzesku. 13-14 spotkanie w Kościelcu. 17-7 klaster energii, spotkanie u nas w Gnojniku. 24 lipiec, tu wcześniej 22 lipiec, biegi w Uszwi. 24 lipiec wręczenie czeków, to jest na Uszew zabytków, to było w Strzelcach Wielkich. 28 lipiec Dni Czchowa, 29 lipiec Bartkowa Posadowa, tam był pokaz ratownictwa WOPR-u oraz pokaz akcji policji, też byłem na zaproszenie. 1 sierpień udział w pogrzebie śp. Maria Lambert Szczepanów. 4 sierpień spotkanie w Urzędzie Pracy w Brzesku. 7 sierpień spotkanie w Starostwie Geodezji w Brzesku. 9 sierpień podpisanie umów droga w Lewniowej Brzesko, to było podpisanie też w obecności pana wicewojewody. 10 sierpnia spotkanie z notariuszem w Brzesku. 11 sierpnia spotkanie w Starostwie w Brzesku. 15 sierpnia dożynki gminne w Biesiadkach. 18 sierpnia spotkanie, no, Sąd Księgi Wieczystej, Starostwo w Brzesku. 19 sierpnia obchody 110 lat z OSP Biesiadki. 20 sierpnia dożynki wojewódzkie Małopolskiego w Korzennej. 22 sierpnia spotkanie w Starostwie i Urzędzie Pracy Brzesko. 24 sierpnia komisje połączone. 25 sierpnia notariusz księgi wieczyste. 27 sierpnia sztab kryzysowy w starostwie. Wizja w terenie wicewojewodu po nawałnicy. I 29 sierpnia podpisanie umowy w Krakowie wczoraj. To jest na mieszkanie, budynek posprzedowy. I teraz jeszcze uchwały podjęte w tym okresie. Uchwała numer 409/2023 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Gnojnik wotum zaufania. Uchwała 410 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojnik za ubiegły rok. 411 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za ubiegły rok. 412 zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy za ubiegły rok. 413 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik za ubiegły rok. 414 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej za 23-39. 415 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik. 416 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik. 417 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 418 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencjonalna o numerze 635/4 w Gosprzydowej. 419 w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki w Biesiadkach, która wchodzi w skład zespołu szkolnego przedszkolnego, publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole w Biesiadkach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki w Biesiadkach. 420 w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Lewniowej, która wchodzi w skład zespołu szkolnego przedszkolnego w Lewniowej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Lewniowej. Uchwała 421 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Gnojnik. 422 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczania ścieków i transportu nieczystości ścieków na terenie gminy Gnojnik. 423 w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Uszwi, wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM, Małopolska Spółka ZOO na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego. 424 o udzielenie dotacji dochodzin straży pożarnej w Żerkowie. 425 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 426 wyróżnień i nagród za osiągnięcia, za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. I 427 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojnik dla części terenów miejscowości Gnojnik, Uszew oraz Zawada Olszewska, etap pierwszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do pana wójta? Pan radny Hołyst, proszę.
Witam Państwa serdecznie. Ja mam pytanie odnośnie tutaj tego punktu sprawozdania Stowarzyszenie LKS Tęcza Gosprzydowa na udzielenie pożyczki pieniężnej na projekt budowa obiektów małej architektury miejscowości Gosprzydowa. O co to chodzi w ogóle? O jakie zadanie? Dzień dobry, drodzy Państwo. Tam wraz ze Stowarzyszeniem Tęcza bodajże się nazywają. Przygotowywaliśmy wniosek o dofinansowanie na przebudowę tego istniejącego placu zabaw koło stadionu, ponieważ ten plac zabaw już wymagał modernizacji. Udało się nam pozyskać środki, natomiast no, beneficjentem jest stowarzyszenie i stowarzyszenie musi mieć zabezpieczone środki, w tym wkład własny, stąd ta kwestia udzielenia pożyczki. I po podpisaniu z gminą umowy pożyczki, jeżeli stowarzyszenie będzie miało już zagwarantowane środki, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, który no, już w drodze przetargu został wyłoniony. A jaka kwota dofinansowania została przydzielona? Już, momencik, bo muszę sobie odszukać. Sekundkę. Odszukam, bo muszę znaleźć i zaraz przekażę informację, dobrze? Jeszcze mam, ale to też pewnie do Pani mam pytanie, albo do Pani Skarbnik. W sprawie rekultywacji drogi w miejscowości Lewniowa, czyli tu Beata Czyżycka, ROAD, firma 179 786 zł 39 groszy. Rozumiem, że tam dofinansowanie po naszej stronie jest 50-50, tak? Do tej kwoty, jak to wygląda? Sytuacja. Rozumiem, że to jest cała kwota wykonania tej drogi, a my ponosimy 50% tych kosztów, tak? Czy jakoś inaczej? Bardzo proszę udzielać odpowiedzi do mikrofonu, ponieważ nie słychać na sali, a już w ogóle nie słychać na przekazie internetowym. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chwileczkę proszę, przelogowuję się na rok 2023 i zaraz to dokładnie sprawdzę. Moment. Dotacji mamy na wartość 86 785 zł. Taka jest wartość dotacji. Natomiast środki własne, plan jest ustalony w wysokości 101 130 zł 92 grosze, więc nie jest to do końca finansowanie 50-50, tylko to jest kwestia planu. Natomiast angaż na ten moment środków własnych z tego planu to kwota 96 201 zł 39 groszy do tej umowy. Czyli mamy w tym momencie zaangażowanych środków do zawartej umowy, mamy 96 tysięcy ponad środków własnych do 86 785 zł kwoty dotacji. Czyli to jest troszkę, to jest mniej niż 50% dofinansowania. Pytanie drugie na temat kolejnego dofinansowania to do drogi w Lewniowej, czyli tutaj wojewoda małopolski i kwota 199 799 zł. Jak tam wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wkład własny z naszej strony? To jest temat, który idzie na dzisiejszą sesję. Dzisiaj będziemy podejmować uchwałę w tym zakresie. To jest to 133 tysięcy wkładu własnego, który idzie dzisiejszą sesją.
Tak, ponad tam jest. Zaraz do uzasadnienia zajrzę. Proszę Państwa, bo ze sprawozdania mamy informację, że została podpisana umowa na dofinansowanie. Z wojewodą na dofinansowanie. Natomiast plan musi być zabezpieczony na podpisanie umowy z wykonawcą. Na dzień zaciągnięcia zobowiązania wobec wykonawcy umowy. Tutaj mamy umowę z wojewodą na dotację. I teraz te środki to tak, 199 799 zł to są środki zewnętrzne, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast 133 201 zł to jest nasz wkład własny i tutaj mamy finansowanie 60 do 40, 40% to jest właśnie wkład własny gminy, to tylko zadania. Pamiętamy to. Ta droga w stronę Tworkowej. Tak, panie Słodysie? Dziękuję. Jeszcze czekam na ostatnią odpowiedź. Dziękuję, pan radny. Skończył pani Barbara Pawełek. Proszę. Jeszcze czekam na odpowiedź. Tu wracając do tego placu zabaw, w umowie o dofinansowanie kwota przyznanych środków jest 158 279 zł. Także taki poziom dofinansowania na tym zadaniu liczę na to, że utrzymamy. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Pawełek, proszę bardzo. I ja chciałam zapytać o umowę z panem Andrzejem Słowikiem, nadzór nad robotami budowlanymi, kwota tam 9227600. Czego to dotyczy? Jakie roboty? Drodzy Państwo, podejrzewam, że to jest umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami wodkanowymi, które mamy w ramach dofinansowania spraw. Mhm. A jeszcze mam pytanie o to reklamy, bo tam 4000 poszło zielone kino letnie. O co to chodzi? Jakoś nie byłam zorientowana. Co to było? Proszę Państwa, to nie są reklamy, które my dajemy tym firmom, żeby nas reklamowały, tylko te firmy sponsorują nam letnie kino, które będzie, zapraszam serdecznie oczywiście, w piątek od godziny 18 będą konkursy ekologiczne, a o godzinie 20 będzie wyświetlany film rodzinny. Piątek? Czyli proszę Państwa, na tej imprezie letnie kino w parku to jest, tu będzie z uwagi na ten huragan, który miał miejsce w sobotę. Ostatnio ta lokalizacja została zmieniona, pierwotnie było zaplanowane, że będzie w parku. Natomiast na tej imprezie firmy te będą się mogły reklamować i to jest ta usługa i umowa, o której pan wójt mówił. Pani radna jeszcze ma pytania. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie. O którą drogę chodzi w Uszwi, jeżeli tutaj jest prace geodezyjne, poszerzenie drogi gminnej Uszew-Przesna, tamta strona. Która to droga jest? Ale to nie jest droga, która tam koło Jacka Czuby, ta, która jest, bo to jest tamta strona. A Przesna, czy to jest ta droga, która tam prowadzi... Przesna Górna to jest tutaj ta droga, która jest równoległa do Sędyczanki, idzie górą. Tutaj górą, prawda, równolegle do Sądyczanki. Tam są podziały tych działek w celu poszerzenia istniejącej już drogi. No i to jest jakby... To nie jest Przesna na Okocim. Tamta strona, tu górka. Do mikrofonu, proszę. Myślę, że mieszkańcy też chcą wyjaśnienia. To jest Przesna, tutaj po lewej stronie jadąc w kierunku Brzeska. Wiem, ale to nie jest ta droga na tamtej stronie, tylko to jest jakaś w polach droga, tak? To jest to
pola. To nie jest ta droga, którą tam jeździ się, ona też jest wąska, tylko która zaczęta była kiedyś tam właśnie od tej Skotnicy Kąckiej czy coś takiego tam. Tak, tak? Aha, tam, no. Proszę do mikrofonu. Bardzo proszę mówić do mikrofonu, bo nic nie słychać. Po prostu no nie ma sensu taka dyskusja, jak nie słychać, bo część odpowiedzi słyszymy i mieszkańcy też część odpowiedzi i pytań słyszą. Dlatego proszę bardzo mówić do mikrofonu. Zostało wyjaśnione, pani radna wie, o co chodzi. Bardzo tak, dziękuję. Wiem. Jeszcze jakieś pytania, czy są? Ja mam, jeśli nie ma, ja mam pytanie dotyczące modernizacji budynku szkoły podstawowej w Gnojniku. Widzimy, że tutaj jest z inspektorem nadzoru umowa podpisana. Czy prace tam trwają, no bo wakacje się kończą. W sumie to 2 miesiące wakacji minęło i na jakim etapie tam te prace są, jakby mi pan wójt poinformował. Czy coś się dzieje, bo za chwilę rok szkolny, dzieci wrócą do szkoły i te prace będą dużo bardziej utrudnione niż obecnie przy pustym budynku i nie bardzo sobie wyobrażam. Myślę, że państwo tu macie już to jakoś tam zorganizowane, jak to będzie wyglądać w sensie organizacji zajęć szkoły. Natomiast jeśli chodzi o remont, no to co zostało wykonane za te 2 miesiące? Już państwu mówię. Drodzy państwo, zadanie zrealizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Pewne rzeczy wymagają przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji budynku, dokonania odkrywek, skompletowania pewnych dokumentów, ponieważ no niestety do tego budynku wiele, wiele rzeczy dotyczących jego budowy czy też przebudowy po prostu nie odnaleźliśmy. Mówimy tutaj głównie o instalacjach. Natomiast na ten moment w tym pierwszej części budynku tutaj najbliżej nas zostały skute wszystkie posadzki, ponieważ przygotowujemy tam pod ogrzewanie podłogowe i wykonawca wystąpił o udostępnienie mu tego skrzydła i zamknięcie go na okres 2 miesięcy, czyli do 30 października, mówię tutaj 2 miesiące roku szkolnego, i taka zgoda została tu przez nas wydana, ponieważ no technologicznie i czasowo no nie jesteśmy w stanie w ciągu 2 miesięcy całego skrzydła wykończyć, łącznie z instalacją elektryczną. Wykonawca, z tego co wiem, już zakończył etap skuwania, teraz będzie robił wylewki, no i będziemy układać ogrzewanie podłogowe, wykładzinę, będziemy równolegle wymieniać instalację elektryczną. Założenie jest takie, że 1 października te pomieszczenia byłyby dostępne i gotowe dla dzieci. Tutaj też mówimy o korytarzach, bo tutaj wymieniane są wszystkie, we wszystkich pomieszczeniach, oprócz toalet, bo toalety no stosunkowo niedawno było robione, więc no szkoda byłoby je niszczyć. Z tego co wiem, to pani projektant ma już dość mocno zaawansowane prace, jeśli chodzi o instalację elektryczną, instalację grzewczą, mówimy tutaj o doborze pomp ciepła, kotła gazowego i modernizacji całego systemu grzewczego. Tutaj wymaga to troszeczkę skupienia, żeby nam to funkcjonowało tak jak należy. Z tego co też wiem, zostały przeprowadzone wstępne odkrywki tej ściany przy sali, od sali gimnastycznej, tej ostatniej ściany, ponieważ tam są pęknięcia. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje w fundamentach, żeby tą ścianę ewentualnie wzmocnić, naprawić, żeby potem można było robić elewację. Także, tak jak mówię, wykonawca w tej chwili skupiony jest na tej pierwszej części, żeby ją do 30 października zakończyć i udostępnić pod prowadzenie zajęć. I równolegle prowadzimy prace projektowe dla pozostałych elementów, które są objęte umową. Dziękuję bardzo. Czyli prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i raczej... Na ten moment tak, na ten moment no, idziemy pomału, ale do przodu. Pani kierownik chciała pewnie powiedzieć o organizacji zajęć. Dzień dobry państwu. Ja dosłownie w 2 zdaniach jestem po rozmowie z panią dyrektor i szkoła od 1 września przez te pierwsze 2 miesiące ma funkcjonować w trybie zmianowym. Jednakże
lekcje będą kończyć się przed godziną 16, więc wydaje mi się, że jest to dosyć fajnie zorganizowane. Oczywiście będą się wymieniać, korzystamy z wszystkich, że tak powiem, możliwych zakamarków, z gabinetu psychologa, nawet gdzieś tam na korytarzu może być sytuacja, że będzie wydzielona część korytarza, żeby przeprowadzać zajęcia w grupie do osób, takie zajęcia rewalidacyjne czy też jakieś korekcyjno-kompensacyjne. Ale zmianowość ma się zamykać do godziny 16 i ponadto ta zmianowość też będzie tak robiona na zmianę. I mam tutaj na myśli, że raz klasa będzie chodzić w godzinach porannych, raz popołudniowych. Pani dyrektor wszystkie szczegóły przekaże rodzicom 1 września, 4, bo w tym roku rozpoczęcie mamy 4 września. Proszę Państwa, myślę, że temat bardzo ważny, ponieważ inwestycja kosztuje nas ponad 5 milionów złotych, a tym bardziej, że to jest obiekt użytkowany przez dzieci. Dzieci pewnie jest ze 250 w szkole. Tak, pani kierownik, około 250 dzieci? Więcej, 283. No to jeszcze lepiej. Logistycznie na pewno to nie jest łatwy temat. Tym bardziej trzeba mieć rękę na pulsie i proszę tutaj pana wójta, żeby pilnować tego tematu i jakości wykonania robót. Oczywiście inspektor nadzoru swoją drogą, natomiast pańskie oko konia tu, czy ja zawsze wychodzę z tego założenia, że nawet laik, który nie do końca się zna na temacie, może zapytać i zwrócić uwagę na coś istotnego i myślę, że tutaj po sąsiedzku warto zaglądać i mieć to wszystko pod czujnym okiem. Miejmy nadzieję, że jak najmniej takich trudnych logistycznie tych tematów będzie, to znaczy, że jeśli będzie oddana już ta część do końca października, pani kierownik mówi, to może sukcesywnie będą wykonawcy dalej te prace robić tak, żeby nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania w pracy i prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Umowa jest podpisana do kiedy? Niech mi pani kierownik przypomni. Do kiedy jest termin realizacji tego zadania? 2 lata? Już sekundkę, zaraz panu powiem. No tak jak powiedziałem, zadanie za ponad 5 milionów złotych, tym bardziej, że jest użytkowany obiekt, to jest trudne do wykonania. Umowa podpisana była 10 października 2022 i termin wykonania, jeszcze raz. Do 29 grudnia 2024 jest wykonanie umowy. Czyli jeszcze półtora roku, niecałe. Niecałe półtora roku jeszcze wykonawca może tamto zadanie realizować. Miejmy nadzieję, że poślizgów żadnych nie będzie i umowa nie będzie aneksowana. Dziękuję pani kierownik, dziękuję panie wójcie. Ja jeszcze mam takie pytanie krótkie. Pan Krzysztof Smaga, radca prawny, zastępstwo procesowe. Do jakiej sprawy to dotyczy? Panie mecenasie? Krajowej Izby Odwoławczej postępowania z odwołania firmy Santex. Ale z którego? Proszę? Wiemy z którego odwołania? Z firmy Santex. Santex to jest? Nie pamiętam dokładnie nazwy postępowania.
Bo nazwa firmy jest, mi nic nie mówi. Mnie interesuje, państwo, jakie zadanie. To jest ten temat, który dotyczył tego tak zwanego dużego wetkanu, który realizowaliśmy z RPO. Tam była kwestia rozbieżności stanowisk gminy i wykonawcy w kwestii niewykonanych ilości przyłączy, które były tam. Nie, nie to? To pan mecenas może wytłumaczy. Drodzy państwo, to dotyczyło, firma Santex złożyła odwołanie, znaczy zaskarżyła nasz przetarg na zadaniu też wodno-kanalizacyjnym, bodajże z PROW-u, ten, który teraz realizujemy. I ta sprawa no, skończyła się dla nas pomyślnie. Pan mecenas tutaj może szczegóły przedstawić, bo on w imieniu gminy na tych rozprawach tam uczestniczył. Dobije się. Proszę państwa, każdy ma prawo zaskarżyć, każdy z biorących udział w przetargu ma prawo zaskarżyć wyniki tego przetargu i odwoływać się do komisji orzekającej. I prawdopodobnie tutaj taka sytuacja miała miejsce przy zadaniu wodno-kanalizacyjnym, tak? Tak, firma Santex złożyła trzecią ofertę w kolejności, skarżyła dwie oferty poprzednie. Różnica między pierwszą a trzecią ofertą była dość znaczna. Nie chcę podać w tym momencie kwot, bo z pamięci byłbym pewnie nieprecyzyjny, natomiast było to z tego co pamiętam kilkaset tysięcy złotych. Odwołanie zakończyło się dla nas korzystnie. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła nasze argumenty co do prawidłowości wyboru zarówno pierwszej oferty, jak i drugiej, w związku z czym odwołanie zostało w całości oddalone. Dziękuję bardzo. Jeszcze takie krótkie pytanie z ostatniego tygodnia. Czy duże straty ten huragan poczynił na naszej gminie i jakie ewentualnie są? Proszę państwa, tak króciutko może, bo jeszcze do końca nie wiemy. Cały czas przychodzą mieszkańcy i zgłaszają ewentualne straty. Mogę powiedzieć tak na mieniu gminnym. Najwięcej ucierpiał park zabytkowy. Jesteśmy po inwentaryzacji i dzisiaj pójdzie pismo do konserwatora zabytków. No chcemy, żeby ktoś przyjechał, ewentualnie jeśli nie będzie taka możliwość, bo wiemy, że znowu dzisiaj nad Tarnowem przechodziła w nocy, wczoraj i dzisiaj w nocy potężna ulewa z gradobiciem, więc tam też pewnie będą szkody też w zabytkowych pewnie parkach. W każdym razie chcemy, żeby się konserwator wypowiedział, czy możemy usunąć te które drzewa, które są już leżące, zostały tylko pniaki, czy ewentualnie gdzieś zagrażają, są pochylone. Tych sztuk tutaj w parku koło urzędu jest 27. Spółka Eko zabezpieczyła taśmą biało-czerwoną tutaj od strony chodnika, tak żeby nikt tam nie chodził, bo niestety czasami te drzewa wydaje się, że są stabilne, ale mogą w każdym momencie przy jakimś podmuchu runąć. Trzy drzewa są w parku koło Centrum Kultury wyrwane. Łącznie 30 drzew. I no, będziemy czekali na ruch Wojskowego Konserwatora Zabytków. Natomiast dzisiaj przyszło pismo od dyrektora szkoły tutaj w Gnojniku, żeby zamknąć wjazd tutaj do szkoły z tamtej strony. Tak, żeby, znaczy tu od dołu również, tak, żeby tam tylko miały dojazd osoby, które mieszkają, żeby nie podjeżdżać samochodami pod szkołę samą. Trwa to zagrożenie również dla dzieci, bo tam przyjeżdżające osoby, no niestety cofając, wjeżdżają na teren parku również. Jest tam dość gęsto, no i stąd prawdopodobnie się do tego pozytywnie stosujemy, tak, żeby tą część oczywiście drogi zamknąć dla ruchu kołowego i żeby tam nikt po prostu nie wjeżdżał. To tyle tak na marginesie tych strat, natomiast odnośnie parków. Natomiast jeśli chodzi o straty takie wśród mieszkańców, jeśli chodzi o budynki mieszkalne, na dzień dzisiejszy mamy 5 budynków mieszkalnych, w których zostały zerwane dachy. To mamy oficjalne stanowiska takie tutaj od mieszkańców, to są pisma, których proszę o wsparcie finansowe, przejście komisji, a z dniem wczorajszym powołałem komisję, skład, w której wszedł pan Baka, pan Lambert oraz pani Monika
Pawlikowi. Czy dzisiaj pójdzie pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bo komisja w Człowie już chodzi, a tam były największe szkody. Ich będziemy pewnie w przyszłym tygodniu z tą komisją chodzili po tych obiektach, które są zniszczone, które są zgłaszane przez mieszkańców. Dużo dachów zostało uszkodzonych na obiektach gospodarczych, czyli garaże, jakieś stodoły i tak dalej. Informacja również poszła do GOPS-u. GOPS te cztery domy, które były zgłoszone, dotyczą pierwszej interwencji takiej, gdyby na przykład zalany był dom mieszkalny, niezdatny do zamieszkania, do egzystencji w ogóle, no to wtedy jest przyznawana ta kwota 6 tysięcy złotych, taka doraźna. Natomiast po przejściu tej komisji takiej z uprawnionymi osobami budowlanej, no tam będzie szacowane uszkodzenie już budynku. Czyli tutaj będą kwoty już znacząco większe. W niedzielę objechałem tutaj po tej naradzie kryzysowej w starostwie, objechałem z zastępcą wojewody i Gnojnik, tutaj byliśmy w paru miejscach i byliśmy w Lewniowej przy kościele, gdzie zostało uszkodzone poszycie. Tam został, tak można powiedzieć, że wydęta blacha miedziana na tym dachu. Strażacy, udało się tą blachę dogiąć, poprzybijać tam do ład. Natomiast no nie ukrywam, że trzeba będzie to poszycie w tej części wymienić. Nie było żadnych śmiertelnych przypadków czy uszkodzeń jakiegoś zdrowia, życia i to jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o rejon powiatu brzeskiego. Jeśli chodzi o drogi, w większości drogi są zasypane gałęziami, liśćmi. Część dróg gminnych, nie tylko gminnych, bo mówimy też również o krajowych i powiatowych, była zamknięta w związku z tym, że leżały tam drzewa. Te drzewa dzięki straży pożarnej, naszym tutaj OSP, tak zauważył pan przewodniczący, z różnych jednostek były usuwane na bieżąco. Oczywiście one były usuwane na bieżąco na pobocza dróg i do rowów. No i teraz przyjdzie czas, żeby weryfikować to, jakie te szkody będą. Na razie będzie szła informacja do wojewody o uszkodzeniu dróg takich szutrowych i to tutaj widzimy na gminie, że wśród asfaltowych dróg jakichś uszkodzeń większych nie było. To jest plus. Wiem, że w Człowie trochę asfaltu się zwinęło, czy w Iwkowej. Najwięcej uszkodzeń w Czchowie, później jest Iwkowa i my i jeszcze jest Dębno, które zostało też poszkodowane. No i na tyle mogę Państwu jeszcze informacji udzielić, że cały czas przychodzą te informacje od mieszkańców. Często kogoś nie ma w domu, okres wakacyjny, prawda, więc na bieżąco przyjmujemy te podania od mieszkańców i będziemy z komisją od przyszłego tygodnia chodzili. To tyle. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście, już Pani Basiu oddaję głos. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że ochotnicze straże pożarne usuwają sytuacje czy zagrożenia doraźnie. Nie można utożsamiać ich działania z pracami porządkowymi, że komuś na posesji się powiedzmy drzewo zawaliło i trzeba posprzątać. Nie? Jeśli się drzewo zawaliło na drogę, no to oni mają udrożnić przejazd, zabezpieczyć, czy zerwało pokrycie dachowe, mają zabezpieczyć, ofoliować, natomiast no, nie są od tego, żeby wykonywać inne prace. Myślę, że większość ma świadomość tego, natomiast no, słyszałem, że również takie sytuacje mają miejsce i ktoś tam ma takie pytania, czy straż by nie mogła pomóc pociąć tego drzewa, które zostało, które się zwaliło, nie, na ogrodzie. No, z całym szacunkiem, no, jeśli ono już leży i nie zagraża nikomu, no to już jest obowiązek właściciela tej działki. Dziękuję. Pani Basia prosiła o głos. Proszę, oddaję głos. Ja chciałam zapytać, jak prace
tutaj w Gminnym Centrum Kultury, w tym nowym, kiedy tam się wybierzemy, bo pamiętam, jak w Łuszwi budowaliśmy, to chyba ze dwa razy byliśmy tam wszyscy, a jakoś do tej pory nikt nas tam nie zaprasza, chcielibyśmy to zobaczyć. I jeszcze mam takie pytanie, bo tu są takie umowy, też były z inspektorami nadzoru. Proszę mi powiedzieć, to są dość duże kwoty. Jeżeli taki inspektor nadzoruje budowę, czy przebudowę, czy nową inwestycję, czy jeżeli potem są jakieś różne usterki, czy on też ponosi za to odpowiedzialność i też z tych swoich pieniędzy jakoś za to odpowiada? Bo wiem, że wcześniej były takie, dużo żeśmy się nadyskutowali nad wielofunkcyjnym budynkiem w Łuszwi. Pamiętacie Państwo, jak tam było dużo takich różnych usterek, to do przeróbki tamto i wtedy żeśmy dyskutowali, co z inspektorem nadzoru. Chciałabym właśnie się dowiedzieć, czy to faktycznie ta osoba potem też ponosi jakąś odpowiedzialność za to. Odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o budynek Centrum Kultury, to tak jak mówiłam na komisjach, ale powiem to jeszcze raz. Budynek, no, wykonawca jest po terminie. Myśmy mieli w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu nawet spotkanie tam w terenie narady. Przejrzeliśmy sobie cały budynek. Jeszcze takie drobne usterki żeśmy im wskazali, które muszą zrobić, poprawić i dokończyć. No, wykonawca cały czas jeszcze nie zgłosił zakończenia budowy. Jeszcze parę elementów mu zostało do wykonania. Niemniej jednak my protokolarnie wezwaliśmy go i wskazaliśmy nieprzekraczalny termin 30 września. Wykonawca twierdzi, że w tym terminie dokończy i odda nam zadanie. Jeśli chodzi o możliwość zobaczenia tego budynku, myślę, że nie ma tutaj większego problemu. Jeżeli będziecie Państwo mieli takie życzenie, to proszę o informację. Możemy podjechać, zobaczycie Państwo. Natomiast jeszcze na ten moment, na przykład jeśli chodzi o wyposażenie, to ono nie było do końca rozpakowane, więc możecie Państwo podjechać, ale to jeszcze nie będzie ten efekt finalny, który ma być osiągnięty, bo jeszcze, tak jak mówię, no cały czas są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o inspektora nadzoru, to inspektor nadzoru na zadaniu, głównym jego zadaniem jest pilnowanie interesów inwestora, czyli nas jako gminy. On ma sprawdzać, czy wykonawca realizuje zadanie zgodnie z naszymi założeniami, z dokumentacją projektową, pilnować wykonawcę na budowie, odbierać roboty zanikowe, zakryte, zgłaszać jakieś uwagi, jeżeli jakość wykonania robót odbiega od tej właściwej, prawidłowej. Natomiast kwestia jego odpowiedzialności to tak naprawdę jest zawsze sprawą indywidualną i wynika z rodzaju ewentualnej usterki czy problemu. Bo w pierwszej kolejności, jeżeli pojawia się jakaś usterka, to oczywiście kierujemy ją do wykonawcy. Jeżeli wykonawca jej nie uznaje i zaczyna stwarzać problemy, no to wtedy włącza się inspektor nadzoru, którego również prosimy o zajęcie stanowiska. Oczywiście o każdej usterce inspektor nadzoru też jest informowany, i też my go zobowiązujemy do pilnowania, żeby ta usterka została usunięta w sposób prawidłowy i on też nam potwierdza prawidłowość albo nieprawidłowość wykonania. Ja do tej pory nie spotkałam się z sytuacją, w której byśmy inspektora nadzoru gdzieś tam do odpowiedzialności pociągali z tytułu zaistniałych jakichś usterek. Zawsze do tej pory udało nam się problem rozwiązać na poziomie gmina-wykonawca przy udziale inspektora, który pilnuje, żeby te usterki były wykonane w sposób prawidłowy i weryfikuje, czy problem został usunięty tak, jak powinien być usunięty. Mówię od tej strony takiej technicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa. Na takim dużym zadaniu, jak budowa Centrum Kultury za 12 milionów złotych, czy ponad 12 milionów złotych, no pewnie zdarzą się jakieś niedociągnięcia i pewnie jakieś poprawki się zdarzą. Tylko kwestia rozmiaru i skali tego. Jeśli będzie dobrze dopilnowane, dlatego prosiłem, żeby tutaj na budynku szkoły też przypilnować. Inspektor no oczywiście swoją drogą ma te zadania określone w przepisach i zgodnie ze sztuką ma to swoje zadanie realizować, natomiast on nie jest w każdej chwili na co dzień na budowie.
on przyjeżdża na poszczególnych etapach i sprawdza według własnego harmonogramu i uznania, kiedy uważa za stosowne. Natomiast na co dzień nie jest i dobrze jest, tak jak mówię, żeby z gminy ktoś podszedł i zainteresował się, zobaczył, no bo pewne rzeczy, roboty zanikają, tak jak pani kierownik powiedziała. Oczywiście inspektor podpisuje, ale wiemy, że przy takim dużym obiekcie on nie może, musiałby być zatrudniony na okrągło i codziennie być od rana do wieczora przy pracownikach, żeby dopilnował wszystkiego. Fizycznie jest to pewnie niemożliwe, żeby wszystkiego dopilnował, także no, nie zaszkodzi inwestorowi, który wykłada pieniądze i to niemałe pieniądze, żeby wysłał swojego inspektora z urzędu, budowlańca jakiegoś, który ma pojęcie o tym. Najlepiej by było tak, a tutaj widzę, że przecież są fachowcy i zadania realizujemy już różnego typu i różne zadania, tylko kwestia czasu, znalezienia chwili czasu, żeby tam podjechać na budowę i doglądać tego. I ja bardzo proszę, bo to naprawdę są duże pieniądze i warto przypilnować wykonawcę na etapie realizacji, niż później przepychać się i no, kwestionować jakieś tam uwagi, czy spierać się w sądzie, czy gdzieś o jakość wykonanych prac, no bo to czas, koszty i tak dalej, to nie warto. Warto wyeliminować to na etapie realizacji zadania. Ja tutaj nie zakładam nieuczciwości wykonawcy, tylko czasem nawet z cyklu technologicznego są jakieś takie, wynikają jakieś takie błędy, które później skutkują no, jakimiś usterkami po oddaniu budynku. Ale myślę, pani radna zwróciła uwagę na ważny temat i warto na pewno pilnować tych zadań, które zlecamy, ponieważ to są pieniądze publiczne. Każdy z nas, jak budował czy buduje cokolwiek, to stara się być na budowie codziennie albo dwa razy dziennie, ile tylko może, żeby po prostu dopilnować swoich interesów. Tak i tutaj tym bardziej należy tych zadań pilnować, na ile to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie do sprawozdania? Mogę jedno słowo? Tak, proszę pani kierownik. Drodzy państwo, jeśli chodzi o wizyty nasze na budowie, no to oczywiście codziennie czy dwa razy dziennie nie jesteśmy w stanie być, ponieważ mamy bardzo dużo papierologii, jak ja to mówię, którą musimy zrobić, ale staramy się co drugi dzień być na budowie. Docelowo też tu przy szkole pani dyrektor też cały czas tam patrzy swoim okiem, jeżeli ma jakieś pytania czy wątpliwości, natychmiast nam je zgłasza. My idziemy zobaczyć, co się dzieje, przekazujemy dalej. Na Centrum Kultury jest ta sama sytuacja. Pani dyrektor Centrum Kultury też tam często, gęsto nawiedza tą budowę. Jeżeli ze swojej strony ma jakieś pytania, wątpliwości, to konsultuje je z nami. Tych maili do wykonawcy i do inspektorów, w których my mamy jakieś pytania, wątpliwości, zwracamy na coś uwagę, prosimy o sprawdzenie, jest dużo i staramy się to na bieżąco robić. Natomiast no, co do zasady, jeśli chodzi o roboty ulegające zakryciu, to obowiązkiem wykonawcy jest je zgłosić inspektorowi przed zakryciem i powinni oni mieć na to protokoły, wpisy do dziennika, więc my już tutaj też nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, weryfikować tego, no bo też tutaj chodzi o różne branże i instalacyjne, i pompy ciepła, i gaz, i konstrukcyjne, więc tutaj już odpowiedzialność za roboty, które ulegają zakryciu, ponosi w 100% inspektor nadzoru z wykonawcą. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę, zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego. Wnioski i pytania do radnych powiatowych oraz zaproszonych gości. Nie mamy zaproszonych gości na sali radnych powiatowych. Natomiast jeśli są jakieś zapytania, no to jest czas, żeby teraz powiedzieć. Zanotujemy, przekażemy do radnych powiatowych. Jeśli nie ma, no to pani radna Barbara Pawełek, proszę bardzo. Panią Paulinę proszę o notowanie skrupulatne, co pani Basia powie. Ja chciałam powiedzieć w imieniu naszego radnego Pawła Pabiana, radnego powiatowego, bo rozmawiałam z nim w tym tygodniu. Chodzi o chodnik, ten łączący Zawady z Biesiadkami.
Więc poinformował mnie, że starosta złożył wniosek na 15 milionów z Polskiego Ładu i wszystko będzie po prostu, jeżeli się zakwalifikuje i dostaną pieniądze, no to będą wtedy tam rozstrzygać. No jest szansa, no ale musimy najpierw poczekać, żeby zakwalifikował się wniosek, żeby starosta otrzymał pieniądze, no to potem będziemy realizować, jeżeli przyznają na ten nasz chodnik, nie, bo to jest najważniejsza właśnie inwestycja w naszym tutaj terenie. Dziękuję bardzo. Radna powiatowa pani Ewa Cierniak-Lambert to samo mi powiedziała, wniosek został złożony, ale ta kwota, o której pani radna wspomniała, to jest na cały powiat. Musimy mieć świadomość tego, że dopiero jeśli się uda, że starosta dostanie te środki, miejmy nadzieję, że tak będzie, tak się stanie, to wtedy dopiero będą typowane zadania na terenie powiatu z tych środków. Także pierwsze kibicujmy, żeby dostali pieniądze, a później będziemy się martwić, jak je będą dzielić i wtedy będziemy wnioskować do pana wójta, żeby tam i radnych naszych powiatowych, żeby tam odpowiednio przypilnowali ten podział, żeby był właściwy i sprawiedliwy. Dziękuję. Czy jakieś pytania jeszcze? Nie ma pytań. Zamykam piąty punkt porządku obrad. Przechodzę do szóstego pytania i wnioski sołtysów. Witamy jeszcze raz państwa sołtysów. Pan sołtys z Lewniowej, Artur Seniuk, zgłasza się. Proszę, oddaję panu głos. Raz. Serdecznie witam Radę Gminy, również pracowników urzędu, pana wójta. Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do kilku kwestii. Pierwsza sprawa to sprawa sobotnio-niedzielna. I taka moja sugestia, też ewentualnie wniosek, jakbym mógł zaproponować dla Rady i dla urzędu. Pierwsza sprawa to tak, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego chciałem podziękować wszystkim strażom naszej gminy za bardzo czynne i bardzo takie z całego serca wkład osobisty w grupy, które wyjeżdżały poprzez wezwanie przez PSP, ale również tak jak w przypadku jednostki w Lewniowej, również pod dowództwem prezesa straży jeździł samochód T4 i dodatkowo uzupełniał jednostkę, która pracowała w naszym obrębie. Dla jednostek w systemie krajowym chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystkie usunięte przeszkody na drodze krajowej DK75, co również Państwo żeście wykonali. Jedna rzecz, która się tutaj oczywiście nasuwa, to jest kwestia koordynacji ze strony Urzędu Gminy. Pierwsza sprawa to, wydaje mi się, jest taka moja propozycja, żeby mimo wszystko ktoś tutaj na szczeblu gminy w formie nawet tutaj pobytu komendanta oddziału gminnego stworzył warunki do komunikacji. Z czym się to wiąże? Wiąże się to chociażby z możliwością wykorzystania plandek do zasłonięcia dachów, ze względu na to, że ludzie są po żniwach, mieli zboża rozsypane w stodołach, a co za tym idzie, po prostu było zagrożenie, że to zboże im zamoknie. Z tego, co mi wiadomo, na SKR-ze jest jakiś magazyn, łódkę tutaj przetransportowano za dom strażaka, z tym, że niemniej jednak żaden magazyn nie został otwarty na tą konieczność, żeby wykorzystać tego typu materiały do zabezpieczenia przed takimi właśnie zjawiskami pogodowymi. Sprawa następna to jest sprawa komunikatów. Ja pozwoliłem sobie, przepraszam. Pozwoliłem sobie napisać w formie SMS-a do pana wójta Sławomira Paterka i do pana Janusza Filipa następującej treści informacje. Statystyki po burzy w Lewniowej, pozrywane dachy, uszkodzone budynki, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, drogi zawalone liśćmi i błotem, rowy do obrania. Straż usunęła przeszkodę na drogach, pomagała ludziom w usuwaniu skutków po wichurze. Uszkodzony dach na kościele.
Ten komunikat był o tyle ważny w sołectwa, że pan wójt też uczestniczył w spotkaniu z panem starostą i wszystkie gminy okoliczne na posiedzeniu kryzysowym wieczorem właśnie w sobotę, a z tego co mi wiadomo, zastępca wójta też chyba miał takie spotkanie w niedzielę, gdzieś o godzinie 13 miało być. Był pan na tym spotkaniu może? Okej. Kwestia co do szczegółów tego przekazu oczywiście w żaden sposób nie było. Jednym z elementów rozmowy z panem wójtem też zastanawialiśmy się, czy nie zakupić telefonów satelitarnych do komunikacji, ponieważ łączność internetowa, jak państwo wiecie, do dzisiaj praktycznie nie hula i różnie z tym bywa. Pan wójt zaproponował takie rozwiązanie właśnie, żeby to w ten sposób wyglądało. Skąd się biorą te informacje dotyczące braku możliwości skomunikowania się z urzędem? A mianowicie jest podany w urzędzie numer alarmowy, ale to jest numer alarmowy do spółki Eko dotyczący wodkanu. W związku z tym społeczeństwo te, które do mnie dzwoniło i wypowiadało się na ten temat, tłumaczyłem, że to jest nie ten numer alarmowy, jak oni by oczekiwali, to jak są numery alarmowe, te ogólnie nasze w kraju. W związku z tym tyle, co mogłem odpowiadać na ten temat, to na tej zasadzie, że zanotowałem sobie te wszystkie rzeczy, które były tam jakoś do przekazania w urzędzie i starałem się to w poniedziałek rano zrobić. Niemniej jednak, jeszcze raz powtórzę, wszyscy państwo widzieliście, co się działo, tak? W szczególności tu się rozchodzi osoby starsze, bo to jest bardzo ważne, które no nie są na tyle świadome, jak postąpić w takich warunkach, no i jak gdyby ten kontakt był ze wszechmiar bardzo potrzebny. Czy był pan Grzegorz Baka koordynatorem tej sprawie? Nie wiem. Ja osobiście nie mam takich informacji. Jeżeli pan Baka był w sobotę i w niedzielę do dyspozycji w urzędzie, no to w sumie bardzo dobrze. Sprawa kolejna to jest przygotowanie się do takiej sytuacji, to jak to załóżmy miało miejsce w gminie Czchu. Widziałem tutaj komunikat pana burmistrza. W piątek poszedł komunikat oficjalny do wszystkich mieszkańców, że wszelkiego rodzaju zdarzenia, które by się okazały faktem, był tam podany kontakt, gdzie zgłaszać, co zgłaszać, jak zgłaszać i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jeżeli były takie z RCBR-u komunikaty i nie tylko, że takie zjawiska mogą być, warto by było ewentualnie sporządzić również taką informację do kontaktu dla społeczeństwa ze względu na to, że dynamika tych wszystkich zdarzeń była tak ogromna, że ludzie byli w trwodze, nie ukrywam, szczerze mówiąc. Sprawa jeszcze tym bardziej istotna ze względu na uszkodzenia linii energetycznych. Jak sami państwo wiecie, linie cały czas były pod napięciem, a tak jak u nas w miejscowości, w kilku miejscach w ogóle wszystkie cztery przewody były pozrywane. Też to z tego powodu wynikały jakieś zagrożenie dla społeczeństwa w zakresie porażenia prądem. W związku z tym chciałem też tutaj zapytać mojego serdecznego przyjaciela, prezesa straży. Drogi Henryku, czy ktokolwiek w okresie sobotnio-niedzielnym kontaktował się z naszą jednostką w zakresie przekazu informacji albo ewentualnie informacji zwrotnych o podjętych działaniach, jakbym mógł się prosić o odpowiedź na to pytanie? Proszę państwa, króciutko w odpowiedzi tutaj na tutaj informacje pana Sołtysa, że powiadomień nie było. Proszę państwa, informacje o tej burzy dostaliśmy w sobotę rano i ta informacja systemem internetowym poszła do mieszkańców na oczywiście komórki. Również na Facebooku taka została informacja umieszczona o możliwych zagrożeniach. Natomiast no niestety w przypadku, kiedy wysiada prąd, jesteśmy odcięci. To taka jest prawda. Tu ta informacja również była poruszona na spotkaniu z wojewodą w niedzielę, również przez czy burmistrza Czchowa, czy wójta Iwkowej, gdzie żadne przekaźniki nie działały.
bo no tam chwilę tylko chyba bateria jakaś działa, żeby ten sygnał wzmacniać i później one się wyłączają, jak nie ma prądu, komórki nie działały. Oczywiście kontakt między poszczególnymi jednostkami był utrudniony. To, co pan sołtys powiedział, rzeczywiście taki telefon satelitarny przydałby się, ale wydaje mi się, że powinna go mieć każda jednostka. To nie tylko, żeby był w gminie, tylko również każda jednostka, żeby te kontakty były między jednostkami, żeby to koordynować. Natomiast no niestety czasami mieszkańcy, jak przychodzą te ostrzeżenia, przyzwyczajają się do tego i tutaj to jest problem, bo powiem szczerze, ja też zbagatelizowałem u siebie w Okocimiu, no jest, będą burze, a one przychodzą często, te burze przychodzą, informacje są, coś mi tam połamało, coś poniszczyło, pofruwało różnych ogrodniczych artykułów po całym ogrodzie, no i tak tu było też w okolicy. Trudno się zabezpieczyć, jeśli chodzi o dachy, no bo tutaj się modlimy, żeby te dachy się nie zerwały, prawda? No, no cóż więcej. Jeśli chodzi o plandeki, osobiście udało mi się załatwić w powiecie tych plandek trochę i jak mieliśmy spotkanie później, zwołałem go tak ad hoc, można powiedzieć szybko, prosząc Garbacza, naczelnika tutaj Adama z Gnojnika, żeby poinformował albo strażaków, albo sołtysów z danej miejscowości, żeby się tu pojawili. No to były Biesiadki, Zawada, Uszew, Gnojnik. No i tymi plandekami udało się jakoś tam ich zaopatrzyć, kto potrzebował. Z tego co wiem, Zawada w ogóle nie miała plandek, żadnych. W sklepie, czy w sobotę, czy w niedzielę, bo tutaj to było około godziny 15, więc jeszcze możliwość zakupu była. Brakło i plandek, i brakło nawet gwoździ. Więc i strażacy nie mieli czym tych plandek mocować, ani linek żadnych. No i mieszkańcy nie mieli możliwości nawet zakupu, bo wszystko zostało wykupione. Część jeździła po te materiały do Brzecka. Również z tego co wiem, to pan tutaj, panu wójtowi Paterkowi udało się gdzieś załatwić parę plandek też zewnętrznie i też tutaj zostało gdzieś te plandeki chyba do gminy przywiezione, do magazynu. No to już było po fakcie, prawda? To już poniedziałek, prawda? I udawało się nam to, co się jak to dało radę załatwić, no to już po fakcie. Bo nikt nie przypuszczał, że skala będzie taka duża i tak jak powiedziałem, najważniejsze dla gminy jest to, żeby zabezpieczyć mieszkańców, czyli domy mieszkalne i ewentualnie gospodarstwa, gdzie są również zwierzęta. I tak, jeśli chodzi o te zwierzęta, to udało nam się, bo sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna przez jakiś czas nie działały z braku prądu. Później oczyszczalnia ścieków zasilana agregatem no, mogła spokojnie działać, jak prąd doszedł. Agregat został doraźnie użyczony gospodarstwu w Gnojniku, które ma kilkadziesiąt krów. Potem w niedzielę tutaj mając spotkanie z wojewodą i zastępcą wojewódzkim Straży Pożarnej Powiatowej zadecydowaliśmy, że tam już przywrócili prąd. Agregat przywróciliśmy do Domu Opieki Społecznej Staś, gdzie do dnia dzisiejszego nie ma prądu. Więc no, te ruchy były wykonywane zastępczo. Z Nowego Sącza zabezpieczyliśmy jeszcze agregat, gdyby była taka potrzeba i on był w rezerwie. Takie mieliśmy informacje. Tyle się udało tak ad hoc załatwić. Natomiast tu pozostał problem jedynie z prądem, gdzie do dnia dzisiejszego, tak jak mówiłem, w Stasiu nie ma prądu jeszcze. Natomiast część gminy ma tylko na przykład dwie fazy, nie ma trzeciej fazy. Nie było łączności internetowej, bo zostały zerwane słupy. Wczoraj ta łączność była przywracana i mam nadzieję, że również szkoły, dyrektorzy szkół mają możliwość kontaktowania się między nauczycielami, no bo wszystko jest przesyłane drogą elektroniczną. To, co się udało załatwić, naprawdę tutaj sztab kryzysowy działał. Pan Baka również tam jakieś kłódki ścinał, żeby wydawać z magazynu, bo nie miał czasu jechać i szukać kluczy do magazynów. Także on też tutaj na miejscu działał. No ale to już wszystko było po fakcie. To była taka szybka burza, tak sami państwo wiecie. Parę minut i sytuacja wygląda, jak wygląda. Dziękuję.
Proszę Państwa. Serdecznie proszę Pana Prezesa Straży Stalewniowa o odpowiedź. Jeszcze zanim Pan Prezes odpowie, ja chciałem też zwrócić uwagę na pewien element. Nie jesteśmy w stanie się przygotować na każdą sytuację, jaka może zaistnieć. Bo albo powódź, albo grad, albo wichura, albo jeszcze coś innego. Reagujemy w miarę możliwości. Tutaj dziękuję panu wójtowi. Natomiast do ostrzeżenia dostajemy. I wiem, ja też dostaję ostrzeżenia i cóż, no, dach jak jest zrobiony, to jest zrobiony. Ściana jak stoi, to stoi, drzewo rośnie i wszystko jest. Co ja mogę więcej zrobić? Oczywiście mogę kwiatki z balkonu ściągnąć. Te rzeczy, które mogę zrobić, to zrobiłem. Jak nie zrobiłem, to moja wina. A sytuacja taka, że dach zerwie, no to nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, ani nie możemy żądać od gminy, że natychmiast przyjedzie firma i zabezpieczy ten dach. Jak jest skala zniszczeń duża, to Bogu dziękować, że u nas jeszcze w miarę możliwości, no to te szkody takie były nie aż tak duże, ale musimy mieć też wyrozumiałość, że uciążliwości są, że nie ma internetu, że nie ma telefonu, że nie ma prądu. No, zdarzają się takie sytuacje. Tornada przechodzą, całe miasta niszczą, no a że my mamy niedogodność, bo nie mamy fazy albo nie mamy prądu. Jest to niedogodność na pewno, ale to trzeba jakoś sobie poradzić i przeczekać ten trudny okres. I nie możemy z wszystkimi problemami iść do gminy i żądać od gminy pomocy i usunięcia awarii, usterki i tak dalej. No, na litość boską, no co oni mają zrobić? To są też ludzie, urzędnicy, którzy mają swoje domy również i zabezpieczają i martwią się o swoje mienie i swoją rodzinę, a oprócz tego starają się, na ile mogą, na ile to jest, są w stanie pomagać naszym mieszkańcom. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy i mamy świadomość tego. Także musimy do wszystkiego podchodzić ze zdrowym rozsądkiem. Oddaję głos panu prezesowi Henrykowi Myszko. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. W odpowiedzi na pana sołtysa zapytanie. No akurat komunikacja to jedynie była między Strażą Brzeską a Strażą Lewniową i to wszystko, tak jak powiedział tu pan wójt też, że no nie było łączności przez telefony, bo padły wszystko. Jedynie przez krótkofalówki była łączność ze Strażą Państwową na kanale 8. No tutaj no nie było z gminą koordynacji, nie było nic, bo akurat ja cały czas byłem przy akcji w sobotę i poniedziałek i tu nie było, ale tak jak pan wójt powiedział, no takie telefony na pewno by się przydały, jakby był jeden na każdej jednostce, to by był dobry do komunikacji, bo zawsze by mógł się po prostu na tym kanale, na telefonie porozumieć z gminą czy z kimś, bo był typowo na kanał gminy, bo tak straż ma swój kanał, to odbieram wszystkie informacje na temat kanale. Tak jak pan przewodniczący tu powiedział, no pewne rzeczy nie przeskoczymy, nie zrobimy, ale jakby tutaj gmina czy panie wójcie dla każdej jednostki zakup po parę plantek do straży, bo przeważnie ludzie jak potrzebują, to mają co swoje, to mają, nie to się zgłaszają do straży, czy nie mam jakiej planteki, żeby zabezpieczyć, czy co. Te planteki może nie jest wielki majątek, aby takie po 3-4 planteki na każdej jednostce były, no to zawsze jakieś takie doraźne zabezpieczenie by było. Można to było kupić, złożyć, te planteki by czekały. No, może nie będą potrzebne, a może by się przydały akurat. Panie radny, ja wejdę, przepraszam, że wejdę tak w słowo, ale myślę, że wy wiecie najlepiej, czego nie macie i co potrzebujecie. Jak dostajecie pulę środków budżetowych, to zaplanujcie sobie. Potrzebujemy plandek, potrzebujemy, nie wiem, piłę motorową, gwoździ, ileś tam w zapasie, niech one sobie tam leżą. To, co potrzebujecie. No trudno, żeby wójt był Duchem Świętym i wiedział, która straż czego potrzebuje. No, zgłoście problem, jeśli środki są niewystarczające, to wtedy wójt będzie się starał w miarę możliwości i gmina to zabezpieczyć i sprostać tym waszym wnioskom. Ale to wy najlepiej wiecie, co wam jest potrzebne, bo wyjeżdżacie i na co dzień pomagacie tym ludziom. Wy znacie problemy, wy wiecie, co macie, czym dysponujecie, a czego nie macie. Także jak najbardziej, telefony, jeśli mówicie, że jest taka potrzeba, może należy się zastanowić, zorientować, jaka jest pula potrzebna, żeby na każdą jednostkę taki telefon zakupić i w budżecie przyszłorocznym pokazać to.
wnioski do budżetu zarząd gminny OSP zgłasza co roku i w ramach tych wniosków też ma jakieś swoje priorytety. Może to był jednym z priorytetów na kolejny rok budżetowy, ale no, myślę, ta inicjatywa powinna wynikać od was. Wy wiecie, co jest potrzebne, czy liny, czy plan deki, czy jeszcze coś innego. Nie wiem w tej chwili, co jeszcze, ale spotkajcie się, przeanalizujcie i zróbcie zestawienie, co by należało uzupełnić w waszym wyposażeniu. Panie przewodniczący, zgadzam się z panem całkowicie, tylko no, mając jakąś pulę pieniędzy czy dotacje, staram się realizować tak jak na przykład u nas. Zakupione zostały dwie piły, wcześniej jedna, później druga. Teraz ostatnio dostaliśmy od kolegi trochę z Biesiadek darowiznę, piłę na wysięgniku do gałęzi. No bardzo dobra rzecz, przecinając gałęzie, które wysoko wiszą, które to wszystko. I z większej puli staramy się realizować zadania te, co są droższe. Powiedzmy takie cięższe, jak planteki za jakieś niewiększe pieniądze czy coś. To tak zostawiamy, odsyłamy na koniec. Widzimy, tak pan mówi, no widzi się po kolei, co się dzieje, co trzeba, potrzeba. I to na każdej akcji. Tak samo i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek widzieliśmy, co nam jeszcze trzeba kupić, co trzeba byłoby dokupić, co jeszcze potrzebne. Życie samo pokazało, co jest nam potrzebne. I tu też staramy się cały czas realizować. No jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni już w tej chwili. No ale mimo wszystko jeszcze wychodzą takie rzeczy, co trzeba dokupić to. To jednak to by jeszcze pasowało, tamto by pasowało. No, dużo takich rzeczy jeszcze wychodzi no, w trakcie takiej akcji właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Pan sołtys zakończył czy jeszcze? Tak, jak najbardziej. Chcę być aktywnym sołtysem na sesjach Rady Gminy. Tak, żeby niezbyt... A propos tego, co pan przewodniczący mówił, oczywiście wyposażenie jednostek w dodatkowe planteki jak najbardziej. Ja tylko informuję, że moim zgodnym zdaniem na szczeblu gminy jest jakiś magazyn, z tego co mi wiadomo, na SKR-ze, tak zwany zapas nienaruszalny na sytuacje kryzysowe. Czy on tam jest, czy nie, nie wiem. Jesteśmy w strefie zalewowej, doświadczeni bardzo ciężko przez ostatni jakiś tam kiedyś czas i tak dalej. Mi się wydaje, że coś takiego powinno funkcjonować, bo no nie wiem, można oczywiście zasugerować, że mieszkańcy mogą tam mieć swoje plandeki po dwie na wszelki wypadek i tak dalej, jak najbardziej. Ja tylko tu wspominałem, szanowni państwo, nie mówiłem wszyscy do gminy po coś. Dlaczego? Dlatego, że byłem świadkiem osobistym, jak sobie sąsiedzi nawzajem pomagali. Ja tu nic nie sugeruję, że wszyscy do gminy po coś. Ale są osoby schorowane, starsze, które nie dadzą rady. Jest taka sytuacja u mnie związana z panem Józefem Gawlikiem, któremu osobiście pomogłem pozakładać dachówkę i nic się wielkiego nie stało. On o kulach nie był w stanie zrobić dla siebie czegokolwiek, a zboże leżało na stodole. To tylko tyle. Dobre rzeczy się sprawdzają, a jeżeli jest cokolwiek, co jeszcze możemy zrobić, czyli czas refleksji po takiej sytuacji, warto wziąć pod uwagę i coś pomyśleć nad tym, żeby było jeszcze lepiej i bardziej efektywnie. W końcu powiem szczerze, samorząd jest dla nas, a nie my dla samorządu. Tak? Taka reguła tej ustawy o samorządach gminnych kiedyś w latach 90. powstała, bardzo dobra idea. Sprawa dotycząca tutaj do kolegi radnego pana Kazimierza Hołysa odnośnie tych dróg, tam odnośnie tej rekultywacji, jak pamiętacie, w tamtym ubiegłym roku żeśmy mieli dofinansowania tam chyba bodajże z tego co pamiętam około 300 tysięcy. I na przykład prosiłbym Kaziu ewentualnie sięgnąć do pamięci. Była droga na przykład robiona w ramach rekultywacji do pola tak zwana w Zawadzie Uszewskiej i tam praktycznie nie było żadnego wkładu własnego. Droga kosztowała 150 tysięcy. Sprawa dotycząca tej dotacji, którą mamy, z tego co mi wiadomo, pani skarbnik, to była dotacja maksymalna w tym roku na naszą gminę, prawda? Te 80 ileś tysięcy złotych. W drogownictwie. Dlatego ta dotacja jest tak. No, czyli Urząd Marszałkowski wydzielił nam takie środki, no cóż my mamy na to poradzić. Droga była wybrana jeszcze w ubiegłym roku do rekultywacji. Tak na marginesie tylko chcę państwu powiedzieć, że pan Grzegorz Jarzębak do tej pory ten odcinek do jego warsztatu samochodowego zrobił za własne pieniądze asfalt i z tego korzystaliśmy wszyscy mieszkańcy na tej drodze. Także tu jest jakaś forma też zadośćuczynienia w tym zakresie.
Jeżeli zaś się dotyczy tej drogi dotyczącej dofinansowania ZDS-u nadtworkową, sami Państwo jeździliście wraz z komisją i sami widzieliście, w jakim krytycznym stanie jest ta droga. Tam żadne naprawy na tej drodze nie wchodzą w rachubę. Środki są troszeczkę większe, ponieważ jak byłem z panem inspektorem na tej drodze, okazało się, że ta droga, którą kiedyś, ten odcinek, który remontowaliśmy do mostka, musiał być wydłużony o 20 bodajże metrów bieżących drogi, bo ona już w wyniku tej złej nawierzchni powyżej wymagała tej naprawy. Jeżeli mogę poprosić tutaj jeszcze przewodniczącego Komisji Drogownictwa, ja osobiście, mam nadzieję, że pozostali sołtysi, drogi Krzysztofie, bardzo byśmy chcieli, żebyś też był z nami, żebyś nas wspierał ze swoją komisją, bo naprawdę zadanie jest bardzo duże. Jak pamiętamy wszyscy z zapowiedzi, pani Czyżycka miała wykonywać swoje zadania na drogach do 30 czerwca 2023. Mamy dzisiaj koniec sierpnia i tak naprawdę ani jedna droga do tej pory nie jest w budowie. Dwumiesięczny poślizg w tym zakresie jest to na przykład, nie wiem, moim zgodnym zdaniem przynajmniej utworzenie pięciu czy sześciu dróg do tej pory w ciągu tych dwóch miesięcy w naszej gminie. Jak to jeszcze ta pogoda będzie nam tak nadal przeszkadzać, to nie wiem kiedy i w jaki sposób te drogi będziemy ewentualnie mogli skorzystać. Ja mam osobiście taką refleksję co do długości ważności terminu. Tak, te dwa lata, które pani Czyżycka ma, nie wiem, czy pani kierownik Fatorium Inwestycyjnego to potwierdzi. Wydaje mi się, że to jest dosyć długi okres i nie wiadomo, co będzie w sytuacji, gdy się cokolwiek wydarzy na szczeblu rządowym w Polsce. Doskonale pamiętacie 2015 rok, jak zostały zaniechane Schetynówki i drogi z popowodzi. Wszystkie zostały wycofane, zostały inaczej nazwane. I tak ta droga z rekultywacji, co my mamy w tym momencie koło Jarzębaka, ona czeka na modernizację 10 lat przez te zmiany właśnie na szczeblu rządu polskiego. Odnośnie taka sugestia tutaj odnośnie pracy inspektora. Ja osobiście to doświadczam w tym momencie, wykonując remont wokół gminy. Pan inspektor, tak dla wiadomości pani Barbary, nie ma jej. Każdy etap jest, na każdy etap do zamknięcia inspektor jest powiadamiany przez nas do tego, żeby przyjechał na sprawdzenie danego zakresu prac. Życzę wszystkiego najlepszego Radzie. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękuję bardzo, pan radny Kazimierz Hołyś. Proszę. Jeśli mogę słowo, panie sołtysie, odnośnie tej drogi nadtworkową, to jeśli wszyscy wiemy, jak ona wygląda, ale jeśli była tak ważna, dlaczego nie została ujęta w Polskim Ładzie? Tylko dokładamy bardzo duże środki do tej drogi jako wkład własny. Czemu ta droga, skoro była strategiczna i ważna dla miejscowości, nie została ujęta w Polskim Ładzie? Szanowny panie radny. Droga jest zgłoszona już piąty rok do FDS-u. Czekała w szufladzie u pana premiera Morawieckiego. Droga została zatwierdzona do realizacji przez pana wojewodę i od momentu zatwierdzenia przez pana wojewodę czekaliśmy 3 lata na zrealizowanie tej inwestycji. Do Polskiego Ładu na wniosek w trakcie zebrań, jak dyskutowaliśmy na temat wydelegowania dróg do Polskiego Ładu, informacja pana wójta i moja była, że droga jest zgłoszona do FDS-u i czeka na realizację po zatwierdzeniu pozytywnym przez wojewodę. No to co tu zmieniać, tak? Inne środki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko jedno zdanie do dróg, między innymi z Polskiego Ładu, bo tam dużo się mówi na temat harmonogramu i kolejności wykonywania tych dróg. Pan sołtys to mówi, że od czerwca powinny być realizowane i tak dalej. Ja apeluję o jedno, żeby każde sołectwo mieściło się w puli, która została dla niego zarezerwowana. Oczywiście, jeśli któreś sołectwo uważa, że powinno zrobić w lepszym stanie drogę niż pierwotnie zakładali, niech sobie zakres zmniejszy, a w puli środków się zamknie. Bo może się okazać, że jeśli nie będziemy nad tym panować,
to te drogi, które będą w pierwszej kolejności realizowane, będą miały full wypas, przepraszam za stwierdzenie, bo trzeba jeszcze przepust, bo trzeba jeszcze pobocze, bo trzeba jeszcze poszerzyć, bo trzeba jeszcze uregulować i tak dalej, i tak dalej, bo trzeba jeszcze dołożyć. Natomiast pozostałe drogi, które będą czekały cierpliwie, już nie będą miały finansowania. Dlatego ja proszę pana wójta, żeby pilnować puli środków, która została ustalona na każde sołectwo. Bogu dzięki, są środki z Polskiego Ładu i zgodziliśmy się na rozdysponowanie na poszczególne sołectwa i pilnujmy tego, żeby nikt nie był poszkodowany, żeby to było sprawiedliwie, uczciwie, tak jak było założenie. Jeśli uważacie, że trzeba coś zrobić lepiej w ramach środków posiadanych, rezygnujemy z tej drogi czy z takiego zakresu, zmniejszamy, obcinamy, mieścimy się w tej puli. Tu myślę, nie będzie żadnego sprzeciwu ani urzędu, ani instytucji, która będzie rozliczała. Natomiast nie może dojść do sytuacji takiej, że bo kosztorysant nie przewidział tego, tamtego, siamtego i owamtego i jeszcze cały wachlarz zadań, które nie były pierwotnie wliczane, dochodzi do realizacji tego zadania. No z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli się zmieścicie w tych środkach, w porządku. Jeśli nie, no to trzeba okroić zakresy. Takie jest moje stanowisko w tym temacie. Szanowny panie przewodniczący, jeżeli mogę ad vocem się odnieść do tej sytuacji. Ale nie ma się co odnosić, panie sołtysie, ad vocem, bo ja nie mówię do pana, pozwolić jeszcze tylko mówię ogólnie. Ale ja panu przypomnę jeszcze nie raz. Nie zgadza się pan z tym? Jeszcze raz panu przypomnę. Pamięta pan jesień ubiegłego roku, jak prosiłem ewidentnie na każdej sesji, żeby pozwolić nam porozumieć się z geodetą w zakresie tych dróg z Polskiego Ładu. Wie pan, jak to wyglądało? Pan inspektor pojechał samodzielnie na drogi u mnie w Lewniowej, nie patrząc na to, że ja jestem mu potrzebny. Po nim jedzie pani Czyżycka, Beata, i to samo potwierdza. A rzeczywistość jest taka, że jak pani geodeta Barbara Migda przyjechała, to w połowie drogi jest granica. I stąd to po prostu wynikają te różnice. Gdyby te prace geodezyjne zostały wykonane wcześniej, dzięki Bogu, że ja sobie zostawiłem w budżecie wiejskim na to pieniądze, to mamy tą rzeczywistość. I tak jest, jak pan mówi. Droga, czwarta droga w Lepniowej jest drogą rezerwową. Jeżeli braknie środków, to ona nie zostanie zrobiona. Tak jest, panie przewodniczący. Tylko o to chciałem wnioskować. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli jeszcze mogę zabrać głos. Proszę zwrócić uwagę, przebijała się tu cały czas sprawa radnego Mieczysława Ząbkowskiego. Państwo przez 4 lata opowiadało o drogach. Myśmy nigdzie nikomu nie zakłócali jakiegokolwiek remontu dróg. Wytykał wielokrotnie odległości dróg, długości itd. itd. Dzisiaj padło na to, że droga z rekultywacji jest do wykonania do końca 30 września, do końca września, a droga z FDS-u jest do końca października. My na to nie mamy wpływu. I proszę czasami co niektórych radnych nie mówić, że wszystko się robi w Lewniowej, bo Lewniowa nie jest właścicielem dróg gminnych. To tyle na ten temat. Panie sołtysie, niepotrzebnie pan się gorączkuje, bo nikt tak nie mówi. Proszę się nie denerwować. Myślę, że... Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Chyba, że pani sołtys Żelkowa jeszcze... Nie, pani rezygnuje z zabrania głosu. Zamykam ten punkt porządku obrad i ogłaszam 10 minut przerwy.